Zbliża się wiosna, pogoda jest coraz ładniejsza. Można więc wyjść na dwór, pograć w piłkę, pojeździć na rowerze, ale wcale nie trzeba. Sport to nie tylko zdrowie. Lepiej pograć siedząc wygodnie na kanapie. Dzisiaj w Gram TV zobaczycie Race Pro, najbardziej symulacyjną symulację wyścigów. Pokażemy wam również zimną wojnę oczami twórców serii Codename Panzers, a na deser Burnout Paradise na PC, czyli gnieciona blacha na blaszakach. Witajcie w Gram TV. Kryzys gospodarczy musi dotknąć każdej branży, także świata gier. I dotyka, ale jak się okazuje, nie wszystkie firmy go odczuwają. Absolutnie kryzysoodporni okazali się Japończycy z Nintendo. Podczas gdy w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2009 roku PlayStation 3 i Xbox 360 nie sprzedawały się tak dobrze, jak podczas tych samych dwóch miesięcy w zeszłym roku, to Nintendo wręcz odwrotnie. Zupełnie jakby wspólne niedzielne rodzinne granie na Wii miało być lekiem na całe zło. Czytaj kryzys. Captain Mitchell, this is Jester. FAC's got us on a north-south line. Weapons release in 5-2 seconds. Roger that! She's lit up for you! Jeśli lubicie realistyczne i wymagające niezwykłych zdolności symulatory myśliwców, to nie mam nic dla was. Natomiast jeśli nie dostaliście się 8 do 12 razy do szkoły Orlon w Dublinie i często śni wam się, że jesteście Maverickiem, a waszym największym wrogiem jest Iceman, a waszym skrzydłowym jest Goose, to mam właśnie grę dla was. Tom Clancy's Hoax to jest produkcja, która udaje symulator myśliwca, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie udaje. W rzeczywistości jest to bardzo prosta gra akcji, w której chodzi o to, żeby strzelać. W grze Hoax robimy tylko to, co najlepsze, czyli naciskamy spust po tym, gdy radar namierzy wroga. A potem już oglądamy tylko efektowne wybuchy. No właśnie, nie trzeba pamiętać o tym, żeby wystartować, żeby dobrze wylądować, żeby dolać paliwa, żeby schować podwozie. Ta gra robi wszystko to za nas. My tylko strzelamy. Lecimy na miejsce, bum bum i wracamy. W związku z tym dziwi też trochę to, że gra nazywa się Tom Clancy's Hoax, bo autor poczytnych powieści kryminalnych, powiem szczerze, nie bardzo maczał palce w scenariuszu tej gry, a na pewno niezbyt głęboko, no bo fabuła jest zbyt banalna. Niemniej jednak to w ogóle nie przeszkadza w tym, żeby dobrze się z tą grą bawić. Przynajmniej takie wrażenie odnieśliśmy grając w demo. A pełna wersja? A już niedługo. Tally, smoke, 6 o'clock, 1 mile, 20 low. Come on, baby. Hang on. Wojna, zaraza, głód i śmierć to czterej biblijni jeźdźcy apokalipsy. Mogliście ich poznać podczas szkolnej katechezy. Jeśli nie poznaliście ich wtedy, bo byliście akurat na wagarach, to poznacie ich teraz w programie Gram TV. Oto Darksiders Wrath of War. Głównym bohaterem tej gry jest wojna. Nie wojna w ogóle, ale postać wojna. Tak się nazywa ta postać, ten gość, którym gramy. Generalnie facet popadł w niełaskę, ktoś tam zorganizował jakiś spisek, on stracił wszystkie swoje tajemne moce, tajemne siły, musi je i chce je przede wszystkim odzyskać. Że co? Że było? Było, tylko że przydarzyło się Kratosowi. Zresztą fabuła to nie tylko, znaczy fabuła w uproszczeniu, fabuła to nie jedyna rzecz, która jest podobna do God of War. Generalnie Darksiders będzie miało podobny charakter. Nie tylko bohater będzie podobny, ale sama rozgrywka również. Będzie chodziło o akcję z domieszką akcji i ewentualnym dodatkiem jeszcze akcji do tego. Czasem pojawi się również łamigłówka na zasadzie przenieść coś stąd tutaj, a nóż jakieś drzwi się otworzą. Nam te ewidentne kalki z God of War w ogóle nie przeszkadzają, bo w końcu jak kserować to tylko od najlepszych. Darksiders Wrath of War ukaże się jeszcze w tym roku i bardzo dobrze, bo gra mogłaby nie wytrzymać starcia z trzecią odsłoną przygód Kratosa, która nadchodzi, ale nieco okrężną drogą. Ostatnio w Polsce pojawiło się rozszerzenie Bring Down the Sky, czyli pierwszy oficjalny internetowy dodatek do gry Mass Effect i twórcy nie dali nam po prostu szansy się nim nawet nacieszyć i od razu zapowiadają drugi.
Tym razem chodzi o czystą akcję Areny Walk, która po zainstalowaniu rozszerzenia ni stąd, ni zowąd pojawi się na statku Cytadela. Najważniejsze jest jednak to, że fabuła tego dodatku będzie nawiązywała do fabuły zbliżającego się już Mass Effect 2. Za sprawą Race Pro właśnie wydłużyła się lista tytułów, dzięki którym moc koni mechanicznych pod maską mogą poczuć posiadacze Xboxów 360. Nadzieje graczy towarzyszące premierze były spore. W końcu w ich rękach wylądowała konsolowa edycja wyścigów tak popularnych wśród właścicieli komputerów osobistych. Czy te oczekiwania zostały spełnione? Jeśli ktoś spodziewał się Bóg wie czego, to nie. Jeśli liczył na poprawnego, solidnie skonstruowanego racera, to jak najbardziej. Race Pro na pierwszy i drugi rzut oka przypomina osławioną już Forza Motorsport 2. Forza to klasa sama w sobie. Dlatego jeśli nie przeszkadza Wam fakt, że graliście już w bardzo podobną grę, możecie uznać to podobieństwo za atut. Race Pro nie dość, że niemal identycznie wygląda, to w dodatku ma równie wysoce symulacyjny charakter. Setki ustawień, tysiące przełożeń, średnica felg czy grubość i bieżnik opon to dla laika rzeczy nie do ogarnięcia. Wymagane minimum 4 klasy technikum samochodowego. A gdy już wyjedziemy na tor, wcale nie jest łatwiej. Bezmyślne trzymanie nogi na gazie daleko Was nie zaprowadzi. Wypadniecie z trasy na pierwszym lepszym zakręcie. Jednak nie lękajcie się. Ta gra nie jest przeznaczona wyłącznie dla hołowczyca. Niedzielni kierowcy z Race Pro też mogą czerpać frajdę. Wystarczy włączyć wszystkie ułatwienia. My na przykład zwiększyliśmy siłę hamulców i włączyliśmy zieloną linię, która pokazuje, jak jechać, żeby linii mety nie minąć jako ostatni. Choć spod setek naklejek tego nie widać, fury w Race Pro są licencjonowane. Podobnie trasy. Dzisiaj to w zasadzie norma, dlatego darujemy sobie wyliczankę topowych aut, które każdy chciałby mieć w swoim garażu. Czy każdy fan wirtualnych wyścigów powinien Race Pro mieć na swojej półce? To już kwestia sporna, której do tej pory nie udało nam się wyjaśnić. Xeros, Xeras, Xera. Lepiej włączyć sobie Forza Motorsport 2 i wszystkie trasy przejechać jeszcze raz, tylko że w drugą stronę. I to mówi człowiek, który zdawał na prawo jazdy 4 razy, ja zdawałem tylko 3 razy. Rachunek jest prosty, znam się lepiej, ta gra jest całkiem niezła. Za tydzień zobaczycie naszą recenzję nowej odsłony kultowego Street Fightera. Recenzję Street Fightera 4. A już dziś z radością informujemy, że twórcy gry zapowiedzieli dodatkową zawartość do tego tytułu, którą będzie można sobie ściągnąć z sieci. Z równie wielką radością informujemy, iż dodatek będzie nazywał się Championship Mode Expansion Pack i będzie zawierał wiele nowych elementów, między innymi możliwość nagrywania filmików z walk, po drugie możliwość lepszego wyszukiwania przeciwników w sieci, a także zupełnie nowy system punktowania. Ale to wszystko nieważne, najważniejsze jest to, że będzie darmowy patch Kryzys. Codename Panzers to jedna z lepszych marek wśród historycznych strategii czasu rzeczywistego. Wierne odwzorowanie uzbrojenia oraz realiów II wojny światowej ze szczególnym wskazaniem na tytułowe jednostki pancerne to zdecydowanie największe atuty programu. Jeśli dodamy do tego obłędną oprawę audiowizualną, to trudno się dziwić, że seria odniosła taki sukces. Jak dotychczas, grze można było zarzucić dwie powtarzające się w obu poprzednich odsłonach słabości. Zbyt kurczowe trzymanie się scenariuszy wyeksploatowanej do granic możliwości II wojny światowej oraz stosunkowo mało efektowny silnik graficzny. O ile jednak wyeliminowanie pierwszej z wymienionych powyżej wad wymagało od programistów jedynie korekty dostępnych w grze scenariuszy, o tyle praca nad drugą wymogła wprowadzenie o wiele dalej idących modyfikacji. Co jednak najważniejsze, obie operacje udało się zakończyć całkowitym sukcesem. Najnowsza część Panzers ostatecznie zerwała z dotychczasowym scenariuszem oraz przybrała szaty, których nie powstydziłyby się tak uznane marki jak Command & Conquer czy Dawn of War. Program nie stracił przy tym nic ze złożoności i dynamiki, z której słynął.
Akcja gry przenosi nas do 1948 roku. Cały okres zimnej wojny, mimo że pełen konfliktów i napięcia niejednokrotnie ocierających się o groźbę wybuchu III wojny światowej, bardzo rzadko obfitował w efektowne starcia militarne. Scenarzyści postanowili więc takowe wymyśleć. Akcja gry rozpoczyna się w podzielonym i kontrolowanym przez zwycięskie armie Berlinie. Wytyczona przez niewzniesiony jeszcze mur granica żelaznej kurtyny chwieje się w posadach, zaś siły zbrojne ZSRR postanawiają poszukać swojej szansy w otwartym konflikcie, którego areną staje się właśnie podnoszący się z wojennej pożogi Berlin. Wkrótce konflikt rozgorzeje z nową mocą w wielu zapalnych miejscach ówczesnego świata, zaś zmęczeni wojną ludzie na nowo będą musieli zmierzyć się z groźbą globalnego konfliktu. Tym razem jednak rozgrywającego się pomiędzy dwoma supermocarstwami, żelaznym orłem utożsamianym z USA oraz stalowym niedźwiedziem, symbolem sowieckiej Rosji. Tak prezentuje się fabuła gry Codename Panzers – Zimna wojna. To była pierwsza część recenzji najnowszej gry z serii Codename Panzers. Tego, jak skończyła się zimna wojna, dowiecie się z drugiej części recenzji za tydzień. Mówiliśmy wam już o nowym dodatku do gry Company of Heroes, Kompania Braci. Po angielsku tytuł tego dodatku nazywa się Men of Valor, a dzisiaj znamy już polską nazwę tej gry. Chwała bohaterom! Kompania Braci, Chwała bohaterom to przede wszystkim nowy teatr działań, nowe kampanie, nowe jednostki, no i nowy poprawiony mechanizm rozgrywki, a także polska kinowa wersja językowa. Chwała dystrybutorom! Jedziesz, chłopie, jedziesz! Jedna z najpopularniejszych konsolowych serii wyścigowych ukazała się wreszcie także na komputery osobiste. Co prawda dopiero rok po swojej oficjalnej premierze, za to w najmocniejszej uzbrojonej we wszystkie dotychczasowe poprawki wersji. Czy warto było czekać aż tak długo? Na to pytanie nie da się tak łatwo odpowiedzieć. Głównie dlatego, że gra ani przez chwilę nie sili się na oryginalność i na dobrą sprawę nie daje nam nic, czego już wcześniej na komputerach nie było. Nie urzeknie nas rozbudowaną fabułą, bo tutaj takiej po prostu nie ma. Nie ma też głównego bohatera, zindywidualizowanych rywali czy choćby ludzi na ulicy. Z drugiej strony wszystkie te braki rekompensuje nam sposób, w jaki samochody i motory ulegają zniszczeniom. Najkrótszą drogą do zwycięstwa w którymkolwiek z kilku dostępnych trybów wyścigów jest eliminacja przeciwników poprzez spychanie ich na porozstawiane na trasie przeszkody, takie jak mury, słupy czy inne samochody. Zasady są proste. Jeśli będziemy mieli szczęście oraz odpowiednią prędkość na liczniku, nasze wysiłki zostaną nagrodzone przerywnikiem, który szczegółowo i w zwolnionym tempie ukaże destrukcję naszych rywali. Wielką zaletą gry jest doskonała oprawa audiowizualna. Co ważniejsze, gra w wersji komputerowej działa nadzwyczaj stabilnie. Wyjścia do systemu czy błędy grafiki zdarzają się incydentalnie, a wszystko to przy bardzo rozsądnych wymaganiach sprzętowych. Burnout Paradise The Ultimate Box to tytuł dopracowany i dopieszczony, co specjalnie nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę, że na rynku jest już od ponad roku. Niestety oprócz znakomitej oprawy i gigantycznego miasta są też minusy. Motory są jedynie dodatkiem, a nie częścią gry, a wszystkie pojazdy to wymysł autorów. Nie mają swoich odpowiedników w rzeczywistości. Trudno się dziwić. Sprasowany do wielkości skrzynki na narzędzia samochód to żadna reklama dla jego producenta. Wielkie miasto, gigakraksy i prędkość szkockiej kraty to największe zalety tego tytułu. Choć oczywiście Burnout Paradise Ultimate Box, nawet w wersji na peceta, jest grą typowo konsolową, w związku z czym nie wiem, czy pecetowcy przyjmą ją tak bezkrytycznie. Nie wiem. Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że w mediach pojawił się zwiastun gry God of War 3, najbardziej oczekiwanego tytułu na trzeciego playa. Wygląda rewelacyjnie. Fate has brought me here.
Zła jest taka, że przesunięto premierę gry God of War 3. Ukaże się ona niestety dopiero w 2010 roku, ale mam też ciekawostkę. Okazuje się, że autorką scenariusza gry God of War 3 jest niejaka Marianna Krawczyk. Nie jestem zbyt bystry, ale to może być Polka. I hope for nothing. Kiedy twórcy takich gier jak ATV, Offroad Fury i MotoGP stwierdzili, że chcą zrobić kolejną grę o quadach, pomyślałem sobie: Boże, nie! Tylko nie to! A tymczasem okazało się, że ich najnowsza produkcja, która nazywa się Pure, jest dobra. I to mnie bardzo dziwi, bo jak gra o quadach może być dobra? Okazuje się, że może być. Taką grą jest właśnie gra Pure. Gra Pure to chyba pierwszy tak dobry i pewnie ostatni symulator quadów, w który da się grać. Choćby dlatego, że model jazdy, który wprowadzono do tej gry, jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty. Tak naprawdę nie trzeba się niczego uczyć, od razu jedziemy. Jazda jest bardzo przyjemna, tym bardziej, że wyskakując w powietrze możemy wykonywać triki, a wykonując triki, że tak powiem, pompujemy sobie pasek turbo, który potem możemy wykorzystać na przyspieszanie. Co ciekawe, na początku gry możemy robić tylko te najprostsze triki, ale gdy już je wykonamy, odblokowują nam się te trudniejsze, które pompują, że tak się wyrażę, nasz pasek jeszcze bardziej. I to jest właśnie ten element zaczepny w grze Pure, dzięki któremu chce nam się grać i nie chce nam się od tej gry odchodzić. Oprócz tego twórcy gry Pure wykupili wszystkie możliwe licencje, nie wiem po co. W związku z tym wszystkie quady zawarte w grze są zgodne z rzeczywistością. Nadal nie wiem po co. Mało tego, można je modyfikować, tuningować oraz trzeci, nie mam pojęcia po co. To jest wszystko nieważne. Ważne jest to, że ta gra jest dobra, przyjemnie się w nią jeździ i prawdopodobnie byłaby grą roku 2008, gdyby nie wspomniany dzisiaj Burnout Paradise. Do Polski trafia wreszcie jedna z najbardziej niedocenianych gier zeszłego roku. World of Goo ukazała się nie tylko na Nintendo Wii, ale również na peceta i można ją kupić za śmieszne pieniądze, a warta jest każdej złotówki. World of Goo to gra logiczna, która polega na tym, żeby gluty tytułowe doprowadzić do kranu. Tytuł ten wygrał w Stanach Zjednoczonych plebiscyt na najlepszą grę, w którą nikt nie grał. Miejmy nadzieję, że polscy gracze też na niej się poznają. I know a way to bring her back. Według mitologii greckiej, Argonauci to grupa 52 bohaterów, którzy pod wodzą Jasona wyruszają na statku Argo na poszukiwanie złotego runa. To świetny temat na grę komputerową, pod warunkiem, że dobrze się ją zrobi. Rise of the Argonauts to połączenie gry action RPG z przygodówką. Miszmasz, który świetnie sprawdził się m.in. w Mass Effect, miał być gwarancją sukcesu. Niestety ambicja przerosła twórców. Zawiodło wiele elementów. Przede wszystkim to, że proporcja między dialogami a walką została zaburzona na niekorzyść tej drugiej. Na 2 godziny podróżowania i rozmów czeka nas 0,5 godziny walki. Powinno być dokładnie odwrotnie. Tym bardziej, że o ile walka potrafi zainteresować, to dialogi są tak nudne, że zamiast ich słuchać, przyspieszamy je. Postaci wypowiadają swoje kwestie jak debiutanci w amatorskim teatrze. Sama eksploracja mitologicznych światów również nie sprawia przyjemności. Głównie dlatego, że lokacje zostały zaprojektowane wbrew wszystkim zasadom architektury, wnętrz i krajobrazu. Tam, gdzie wydaje się, że powinny być drzwi, jest ściana. Żeby nie zabłądzić, nie wystarczy intuicja. Potrzebna jest mapa, którą otworzymy tylko wychodząc do menu gry. Od strony technicznej również nie poradzono sobie z największym problemem. Jak pogodzić atrakcyjną oprawę graficzną z płynną animacją? Rise of the Argonauts nie ma ani tego, ani tego. Sytuację ratuje tylko model rozwoju postaci. Za wykonywane zadania otrzymujemy uznanie, dzięki któremu możemy wymodlić sobie u greckich bóstw dodatkowe zdolności. Taki zaskakujący pomysł to jednak za mało, żeby polecić tę grę. Rise of the Argonauts to tytuł, który budził wiele emocji przed premierą. Niestety zawiódł większość pokładanych w nim nadziei i dlatego nie warto dłużej o nim mówić. To nie jest ani dobra przygodówka, ani dobra gra akcji. Tym bardziej nie jest to rzetelna lekcja mitologii. Podsumowując, dopóki nie będą dawać Rise of the Argonauts za darmo, to nie bierzcie. Dziękujemy bardzo. W tym tygodniu w Gram TV niestety to już wszystko. Widzimy się w przyszłą sobotę. Do zobaczenia. Dziękuję! Woo! Woo! Yeah!